Cześć, siema, witam was, tu szalony kolekcjoner, przed nami dwa kolejne mecze z grupy D, tym razem zrobimy sobie meczyk między Włochami a Urugwajem w tej grupie. Urugwaj w zasadzie ma zapewnione już wyjście u mnie z grupy z tego względu, że wygrał oba swoje dotychczasowe mecze, natomiast Włochy mają dwa punkty, czyli muszą teraz wygrać, żeby byli pewniakami. W kolejnym meczu spotka się Kostaryka z Anglią, tam w zasadzie jest po jednym punkcie, jeżeli Włosi przegrają, to Anglia lub Kostaryka, jeden z dwóch, który zwycięży, ma szansę awansu. Bierzemy sobie 5 saszetek tradycyjnie, otwieramy, zobaczymy co trafimy. Przypominam, w poprzednim unboxingu trafił nam się double, nie wiem, nieważne. I mamy tutaj Włocha, jaki to mecz, zaraz sprawdzimy. Mamy Kostarykę, Anglię teraz, czyli nie mamy Włoch. Dobra, Kostaryka, Anglia, lecimy. Holandia, Chorwaci, jak wiecie już w domu, Belgia, Hiszpania i na koniec trafiamy sobie Defensive Rocka, Anglię, ale ten właśnie zawodnik nie liczy się niestety do punktacji, do zdobyczy bramkowej. Prosiliście mnie, żebym mówił, że jest gol strzelony ze spalonego, czy jest tam jakiś gol po czymś tam, także po faulu. Także nie ma gola, ten zawodnik nie zdobywa bramki. Lecimy dalej, mamy kolejnego fansa, mamy tutaj Francuza, mamy Włocha, Kostaryka, na razie nie ma Kostaryki, zobaczcie jak wymieszane, jest Kostaryka zdobywa pierwszą bramkę, prowadzi z Anglią 1-0, zobaczmy co będzie dalej, jeszcze 3 saszetki, może to wszystko się zmienić, może być inaczej, nie wiem, nie powiem, chętnie się dowiemy za chwilę tego, powiedzmy. Oj, rozpędzasz się szalony. Zobaczmy, co mamy odwróconego i trafiamy tutaj sobie Game Changera. To jest Didier Drogba. Dosyć częsty Game Changer, fajna karta, super, jestem bardzo fajnie zadowolony. Rosjanin, Portugalia, Arbeloa z Hiszpanii i Palacio z Argentyny. Kostaryka, Anglia, na razie 1-0. Lecimy dalej, gdzie są ci Anglicy, gdzie się pochowali? Wow, Iker Casillas na karcie, goal stopper. Mamy tutaj Andrea Pirlo, gdyby to grali Włosi, byłoby już po meczu, bo Włosi tutaj idą bardzo agresywnie. Mamy Vlara z Holandii, mamy też Rakitica, Chorwata, mamy zawodnika Niemiec i na koniec zawodnik Bichu, Bośni i Hercegowiny. Ostatnia saszetka. Cały czas Kostaryka prowadzi 1-0, zobaczymy jak to się skończy. Algeria, Loris, Francja, Kakitani z Japonii, Hosseini z Iranu. Mamy Kostaryka 2-0, Saborio zdobywcą drugiej bramki, zobaczcie jak on się cieszy, jak się cieszy. Kostaryka w zasadzie zdobywa drugą bramkę i ma jeszcze szansę awansu pod warunkiem, że Italia przegra z Urugwajem. Zobaczymy jak to będzie, Kamerun na koniec. Kończymy ten unboxing. Kostaryka, Anglia 2-0. Pozdrawiam. Cześć.